zobaczymy się ponownie i... Babe, fix your hair. Babe, fix your hair. Fix your hair, mówi mi żona. Okej, okay. Zgłaszamy się ponownie i jedziemy znowu do przodu, tym razem kolejny raz prairie, niedzielne popołudnie, zaczynamy nową przygodę, nowy tydzień pracy. Pierwsza połowa lipca 2024 w dalszym ciągu i zadanie przed nami 100 i proste dowieść. Reels, kable na kręgach do małego klienta w okolicach Sioux Falls. Co będzie jutro, nie wiem. Dość duża niewiadoma z tym moim nowym dyspaczem, który jest tak tymczasowo. Zastępuje mojego permanentnego, który poszedł na wakacje i jestem za bardzo zadowolony z naszej współpracy. Zobaczymy, jak pójdzie ten tydzień. To by było troszkę lepiej. Także tyle. Startujemy, zaczynamy. Nie zacznę nagrywać, jak się coś będzie ciekawego działo. Póki co, jakoś leci. Tu spędzimy noc dzisiaj. Koty chyba akceptują tę miejscówkę. Tak, wuja? Pokażę wam, jak wygląda. To jest Welcome Center południowej Dakoty. Waga w połączeniu z Welcome Center tam. I typowy elektrystyczny wigwam. Będziesz tipi właściwie dla elektrycznie dla tego stanu. A ja mam delikatny wyciek cały czas na tej jednej poduszce. Muszę coś wymyślić. Jeszcze raz odkręcić, jeszcze raz zateflonować, przykręcić mocniej, albo spróbować przykręcić mocniej to co mam. Może pomoże. Dokończyć trening i spadamy spać, bo jest dużo muszek. Wstajemy do pracy i okazało się, że żona mi tu włożyła cukiereczki. Okazało się, że mój dyspozytor złapał kontuzję i mam mieć nowego. Tragedia. O, nasza sąsiadka się obudziła. That lady woke up. Bo ja też się obudził i sprawdza, czy moja żona dobrze robi kawę. A Zoli się jeszcze nie chce wstawać. Jedziemy to dowieść. Do celu 45 minut. Dakota południowa. Leniwy rozładunek. I teraz tak. Parę uwag na temat tego typu ładunku. Te ładunki, one mają tendencję, jak tu widać, w zależności jak te reels, jak te szpule są zabezpieczone, one mają tendencję do tego, żeby się ruszać, bo jednak ta szpula jakby wpada, wgryza się w deski.
I są różne rodzaje tych szpuli, w zależności od tego, jak są ciężkie. Tutaj na tyle najbardziej mi to podskakuje i widać, jak się wrzyna w drewno najbardziej. Tak czy inaczej, największym problemem tego ładunku jest to, jak widać. Ja nie lubię, jak cokolwiek jest wbijane do moich desek, a ten ładunek jest zabezpieczony w ten sposób, że wbijają go. To powinno być... Ktoś mi powinien, oczywiście mój dyspatcher powinien mi o tym powiedzieć, jakiego rodzaju to jest ładunek, on nie wiedział nic na ten temat. I tak to wyszło. Ładunek nie płaci, odpowiednio bardzo słabo płacił, ale nic to. No i tak jest, trzeba jakoś ruszać się do przodu, pomimo tego, że nie zawsze jest pięknie. Skończę wrzucać moje narzędzia i czekam na chłopaków, aż przyjadą.
rozładunek poszedł super sprawnie. I widać, że po prostu gwoździe niszczą przyczepę. Wiadomo, z mojego punktu widzenia. Te deski można oczywiście wymienić. Nie wiem, jaki jest koszt wymiany nawierzchni takich desek na mojej przyczepie, ale oczywiście, jeśli mogę, to preferuję to koszta zminimalizować. Sprzęcie zużywa, niestety naprawy są nieodłącznym aspektem bycia ownerem. To na przykład tu kupię sobie spawarkę, widziałem za 200 spawarki do aluminium, grinderkę, obciąć to, dać jakiś nowy element aluminiowy, przyspawać samemu. Muszę się nauczyć robić koło mojej przyczepy, tylko mój problem jest taki, że nie mam gdzie to robić, nie? No nic, nie mam ładunku, wziąłem ładunek do New Jersey, ja nie lubię jeździć do New Jersey, ja nawet nienawidzę. Ale to jest taki ładunek, żeby się po prostu wydostać z Dakoty, ale on chyba upadł, to nie wyjdzie. Więc czekamy, Louisiana też nie wyszła. Czekam dalej, nie wiem co będzie. Moje zadanie wykonane, upewnić się tylko, że sprzęt jest... Co nie? W porządku. I wyjechać stąd i czekać. Aby coś się znalazło wkrótce. Znowu inspekcja numer 2. W przeciągu paru dni. W czwartek miałem poprzednią, dzisiaj jest poniedziałek. Chciał mnie zinspekcjonować. Jesteśmy w Minnesocie już w tym momencie. Ale powiedziałem od razu na dzień dobry panu policjantowi, że właśnie miałem parę dni temu inspekcję. To on powiedział, w takim razie ja sprawdzę w swoim komputerze, czy tą inspekcję widzę. I powiedział, że ją widzi i powiedział, że mnie puszcza. Czyli udało mi się tym razem bez niczego, bo... Oczywiście on nie musi respektować inspekcji w innym stanie, może... Bo ja też miałem taką sytuację kiedyś, że miałem dwie inspekcje w przeciągu 2 tygodni, czy w przeciągu tygodnia. To ten drugi mi powiedział, że mnie to nie obchodzi, że ty miałeś parę dni wcześniej inspekcję, robimy drugą. I mnie zrobił. Ale tym razem mnie nie zrobił. Obecność kotów oraz żony na pokładzie. Zmiękcza twarde serca truperów. Thank you.
Okej, także moja robota się skończyła. Prosty ładunek, trzy generatory, lekkie. Idziemy z tym do Detroit. Natomiast czekam, czy czasem nie wpadnie jeszcze jakiś parsz, albo jest wcześnie. Ja mam czas. I jeżeli coś sensownego by się pojawiło, ja mogę doładować na mój upper deck. Wtedy tarpy zawsze mogę przerzucić i deski na tył. I zmaksymalizować payload za ten trip. Ale czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, zobaczymy już za niedługo. Pogoda sprawiła nam paskudnego psikusa. Jest chłodno, wiecznie oraz deszczowo. Od wczoraj popołudnia zaczęło lać w Illinois i leje dzisiaj do późnego popołudnia. No i muszę zwrócić honor facetowi, który mnie ładował, bo rzeczywiście moje jednostki się poprzesuwały na przyczepy, te generatory. Ja je nie położyłem na deskach na Danedziu, tylko położyłem je bezpośrednio na przyczepie. A na aluminiowej przyczepie te generatory, płaskie generatory, tańczą. Dodatkowo Michigan ma drugie co do kraju, prawdopodobnie najgorsze drogi w tym momencie. Indiana jest pierwsza. Michigan jest bliska druga pozycja. To wszystko cholerstwo podskakuje, więc nawet jak ja założyłem po dodatkowym jednym łańcuchu, one mi się przekrzywiają. One mi się nie ruszają do przodu, do tyłu, ale ruszają mi się jakby pod kątem, odrobinę mi się ruszyły, więc jakby nic z nimi się oczywiście nie stało. Ale jednak facet miał rację, a ja byłem w błędzie. I tak. To jest najprostszy $1000, jakie zarobiłem w życiu, w Ameryce na pewno. Dwie palety, przerzuciłem mały tarp na to. 5 minut załadowane, 5 minut zaczepienia, dwa paski. Jest tysiak, jedziemy z tym do Indiany. Właściwie ja mam miejsce na drugi ładunek i czekam. Może coś wpadnie, może coś zrobimy. Pogoda tymczasem się pomału poprawia. Mam nadzieję, że będzie lepiej wkrótce. I mam nadzieję, że jeszcze coś zarobimy. Pierwszy ładunek też poszedł szybko. Telefon. W tym momencie przerwałem narrację. Jedziemy się teraz załadować. Jest dzień kolejny. Rano zrobiłem dostawę. I potem duża przerwa. Wziąłem ładunek, który żałuję, że wziąłem, bo chciałem tak, iść do domu w czwartek po południu mieć wolne i piątek mieć wolne. W sobotę wyjechać sobie na spokojnie i niedzielę też pracować. I tak mi moja dyspaczka załatwiła, bo mam znowu nowego dyspacza, nowego starego. Mam taką dziewczynę, z którą wcześniej współpracowałam i ona jest dobra. Ona jest dobrym dyspaczem. However, jakkolwiek ten ładunek, który wziąłem, teraz żałuję, że go wziąłem, bo cały szkopuł polega na tym, że załadunek jest o 7 wieczorem, mój appointment. A ja byłem pusty o 9 rano. Więc pojechaliśmy do domu. Skusiłem się na to cholerstwo, bo starpowanie, rurki, paskowanie. Znam te ładunki, tam akurat nie ładowałem, ale znam taką lokację, gdzie ładujemy. Parę razy ładowałem, to wiem, że to szło jak krew z nosa, bardzo wolno na saucie. Tutaj mi mówiłem, że ładują szybciej. Nie tak kiepsko jak
na dole, ale cóż, no, wiadomo, to dopiero wyjdzie. Pojechaliśmy do domu, zrzuciłem koty, zostawiłem żonę, niech sobie odpoczną, te upały dają w tyłek. Zresztą Diego jest taki osowiały, jakiś, ma chyba jakiegoś wirusa, coś, od paru dni jest taki nieswój. Niech sobie odpoczną, niech sobie żona odpocznie też. Ja pojadę w trasę sam, wziąłem ładunek do Denver, Colorado. I jadę się teraz załadować, licząc na to, że wpuszczą mnie, załadują mnie szybciej, albowiem jest dopiero 3:30, a mój point będzie na 7:00 i załadunek jest w kijowym miejscu, bo to jest Chicago. Ja do Chicago lubić nie jeżdżę, nie lubię jeździć ciężarówką, samochodem osobowym również, ponieważ Chicago to jest takie miasto, które ma statystyki, kolega mi ostatnio powiedział, w ten weekend, gdyby byliśmy w trasie, weekend Dnia Niepodległości, 100 osób zostało postrzelonych, a 17 zmarło na skutek ran postrzałowych. I to jest weekend Chicago, 120 osób prawie że rannych lub zabitych. Statystyki niejednej współczesnej wojny, prawda? Nic to. Tak czy inaczej. Zobaczymy, czy mnie tam wezmą wcześniej i plan jest bardzo prosty. Myślałem, że zmienił mi olej, ale też nie dali rady mnie teraz wcisnąć, bo ja też wcześniej przyjechałem na jardę, żeby spróbować się załadować wcześniej. Tak czy inaczej, zostawię im ciężarówkę jutro i myślę, że mi zamienią, wymienią olej jutro z rana do południa. Chyba przyjadę na jardę, może jeszcze uda mi się z przyczepą zrobić rubrail naprawić, trójnika od nich wziąć, może mają taki mosiężny, by się przydał. Zapasówkę mieć. I tyle. Przed siebie zatem. Zobaczymy, czy się da, czy się nie da. A jak się nie da, to się na pewno da. Tylko troszkę później. Thank you.
I co? Warstwami, naciąganie pasków. To jest maszyna do tarpowania. Takiej maszyny nie widziałem wcześniej i nie wiem jak ona działa. Ale na logikę musi działać tak jak wszystkie inne maszyny, czyli tu się zaczepia tarpa i tam gdzieś musi się ją podnosić i narzucać. No jest trochę roboty, przy tym gównie jest. Nie ma co gadać. Dobra, teraz to poprawę. Poprawię większą barą, potrzebuję większą dźwignię i potem kocyki, tarpowanie. Fuck, za godzinę będę zrobiony. Niech to szlak. Granie warte świeczki. Tyle czasu.
No bo to prawie skończone, jeszcze przód, tył, poprawić tu bok i spadam. Jest 10 wieczorem, unbelievable. Także jest 11:30. Coś takiego, czasu Chicago i ja wyjechałem z załadunku. To jest jedna z większych porażek, jakie może być. Spędziłem 7 godzin na załadunku. Ja dzisiaj zacząłem dniówkę o 7 rano, nie, o 8 rano. Chyba się obudziliśmy. Pojechałem się rozładować, byłem pusty po 9:00. I potem siedziałem, czekałem, załadź mi jakiś ładunek. I niestety zapakowałem to gówno na 6:00 i to był wielki, wielki błąd. To jest też wina mojej dyspaczerki, która mi... Ona dobrze zna ten ładunek, to jest stara wyga. I ona mi nie powiedziała, jak to wygląda, bo ja znam te rurki, tylko w tej lokacji nigdy nie ładowałem w Chicago. Ale znam te ładunki z innej lokalizacji, znam, że te ładunki płacą dobrze, ale to są późne appointmenty i to są powolne 2 godziny fucking minimum. Nie wliczając w to czekania. Także ładunek porażka. Źle rozegrałem ten dzień, jak jakiś... Odwaliłem amatorszczyznę, szczerze wam powiem. I powinienem być na siebie zdenerwowany, ale ze względu na to, że to jest kanał przyjazny dla dzieci, nie będziemy tutaj w prostych żołnierskich słowach wyrażać, prawda, tego, co się teraz czuję. Tylko zachowamy przyzwoitość i... ale tak naprawdę to jakoś tak się nie wkurzam. Normalnie by mnie to bardziej wkurzyło. Ale dzisiaj jakoś jestem taki uspokojony bardziej. Po prostu wiem. Wiem, z czym się tą trackerkę je. Co nie wiem, na czym polega ten flat bedding albo step decking. Wiem, że to jest paskudna robota i wiem, że to jest tak robota, w której często pracuje się za darmo jako niewolnik. Spróbuję jakieś pieniądze jutro od tego brokera odzyskać, bo prawda jest taka, że on zapłacił, rozmawiałem z innymi kierowcami, tyle samo za kanistogę, co za mnie. A za tarpowanie powinno być ekstra 150 dolarów, ja powinienem dostać większą rejtę. Także jest fucking jak jest. Jadę na jardę, zostawię troka i przez to, że... jestem zmęczony. Przez to, że ja wykręciłem sobie 7 godzin, 6,5 wszystko z załadowaniem mi zajęło i właściwie te 20 parę minut ja tam siedziałem, doczekałem do 7:00, bo splita robię przez to. Książka jest podziurowiona jak ser szwajcarski, moja wykresówka wygląda od rana do wieczora, do 12:00. Kreski w górę, w pół, w dół, w boki, pod ukosem i ślaczki narysowane. Hieroglify na tym wykresówce dziennej, bo to dzień rzeczywiście dziwaczny. Ale jak wiesz, co się robi, no to no można tak jeździć cały czas, legalnie, co nie? Trzeba tego splita wykorzystywać. Dla mnie to jest czysty wyzysk. Nie warto tego wysiłku, nie warto tych pieniędzy. Co z tego, że load płaci dobrze, jak po włożeniu tych dodatkowych godzin stania, czekania, kwitnięcia na tych parkingach, to się w ogóle nie opłaca. Wiele lepiej wyszedłbym na tym, gdybym po prostu załadował coś tańszego i poszedł w cholerę do domu. Już dawno byłbym w łóżeczku przytulony do żony i spał grzecznie, jak przystało przyzwoitemu człowiekowi, a nie jeździć po nocach. Kółka muszę przesunąć, bo mam za ciężkie ostatnie osie. Użerać się z tymi plantekami. Śmierdzące, mokre.
Robotę musisz zrobić porządnie, bo prawda jest taka, że jak nie zrobisz tego porządnie raz, to będziesz poprawiał w trasie. To będziesz miał szkody narobione. Tu będziesz miał pozrywane plądeki, podziurawione plądeki, może przecięte paski, nie wspominając już o najnormalniej w świecie, o niebezpieczeństwie katastrofy drogowej. No, ja jestem odpowiedzialny za swoje życie i za innych użytkowników drogi, także ja wolę zrobić robotę porządnie. Okej, zajmie mi to może dłużej czasem, ale mam zaufanie do tego, co zrobiłem. A miasto żyje w nocy, ja też mogę czasem w nocy popracować, nic się wielkiego nie staje. Przecież wszyscy te roboty drogowe wychodzą jak karaluchy z podziemi na noc. Panie lekkich obyczajów wychodzą. Panowie, którzy się zajmują tym biznesem oraz biznesem różnego rodzaju używek, również zaczynają swoją aktywność o tej porze. Nocna zmiana w fabrykach, prawda? Miasto żyje. Nie pomylił, nie? Nie mam jechać na parking, tylko mam jechać na szapę. My tam zostawiłem Mazdę. Malutku, tak jak kończy się tym wejściem z tego odcinka, zlepię go, wrzucę go na weekend i idziemy do Denver, wyjazd w sobotę, dostawa na poniedziałek i spotkam tam pewnie tego gościa z Mołdawii. On ładował się tu, gdzie ja i taki inny kierowca i jedzie do tego samego miejsca i rozmawialiśmy o różnych sprawach. Ma takiego samego troka, kupił go w tym samym roku za mówił 110 lub 120, jakieś 20 tysięcy więcej dał niż ja. 30. I robił już overhaula. Ma około 100 tysięcy więcej mil. On robił overhaula przy 750 chyba. Głowica. Przepraszam. No nie wiem, też by wypadałoby podłączyć komputera. Sprawdzić, czy te pistony u mnie trzymają takie same, bo to chyba się sprawdza jakieś ciśnienie pod komputerem. To są różne takie testy, co można przeprowadzić i widzisz, czy czasem nie zaczynają być jakieś nieszczelności. Ja obserwuję w tej zmianie oleju, że mi olej ubyło. Ubyło mi trochę normalnie, ani grama mi nie zjadał. A w tej, ja nie wiem, czy to te wszystkie upały na tych górach Colorado, Utah, Wyomingi, czy przez te duże, nie wiem, co się stało, ale olej mi trochę. Ubył. Ach. Kończę gadanie. Zobaczymy się następnym razem. Na razie. Ciao, być. Part.